Cześć Wam. Witam Was po dłuższej nieobecności, a związanej z różnych przyczyn, między innymi tym, że musiałem sprzedać samochód. Mój wierny Nissanek Primera musiał niestety już ode mnie odejść. Rdza zaczęła już sobie bardzo mocno poczynać. I siedzę za sterami Citroena C5. Jak to francuskie gówno się będzie spisywać, zobaczymy. Ja z tego miejsca na początku chcę Wam powiedzieć i przyrzec, że nie będzie już dłuższych przestoi na kanale. Co dwa tygodnie najpóźniej będą wlatywać filmy. A dzisiaj jedziemy do bardzo ciekawej, tajemniczej radiostacji niemieckiej o kryptonimie Rudiger. Lecimy właśnie w stronę Kamiennej Góry. To tyle, zobaczymy się na miejscu. Także jak już widzicie, jesteśmy na miejscu. Przed nami tajemnicza, bo tak naprawdę nie do końca poznana, jaki był cel przeznaczenia tej potężnej radiostacji o kryptonimie Radiger czy Rudiger. Radiostacja została wybudowana w 1937-1938 roku. Jej przeznaczenie jest dosyć enigmatyczne. Więcej za chwilę o niej powiem. Tutaj przed nami mamy kolejny ciekawy obiekt, jakiś zbiornik, zaraz tam do niego podejdziemy. Tak jak mówiłem, przeznaczenie prawdziwe tej radiostacji Rudiger jest do dzisiejszego dnia mało poznane. Historycy do dzisiejszego dnia mocno się zastanawiają, do czego to mogło służyć. Jedno jest na pewno pewnikiem, że tak powiem. Była to radiostacja łączności dalekosiężnej i również radiolokacji dla służb naziemnych Luftwaffe. Tyle możemy przyjąć za pewnik. Dookoła roztacza się niebywała panorama tego miejsca. Jak widzicie, albo nie widzicie, bo ja na tym małym ekraniku nie jestem w stanie. Podejdziemy bliżej, to Wam pokażę. Rany zadane przez artylerię Armii Czerwonej. Cały budynek jest cały posiany odłamkami, uderzeniami, odpryskami od artylerii. Należy tu wspomnieć, że stacja była przez kilka dni obiektem ostrzału artylerii rosyjskiej. W czasie, gdy Trzecia Rzesza dogorywała. Zaraz wejdziemy do środka. Opowiem Wam jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Wnętrze obiektu woła o pomstę do nieba. Dziesięciolecia zaniedbań. Budynek był pozostawiony sam sobie. No, jest to miejsce różnych imprez, widać. Taki wygląda trochę jak skłod. Za oknem rozpościera się bardzo ładny widok. Teraz tego może nie widać. Natomiast no, miejsce rzeczywiście było idealnie wpasowane, jeśli chodzi o radiostację. Radiostacja posiadała dwa maszty. Każdy o wysokości około 30 metrów. Ciekawostką jest również fakt, że właśnie gdzieś tutaj broniły się na okolicznych wzgórzach, odległych tutaj no, dosłownie o paręset metrów, broniły się niedobitki z jednostek Waffen-SS, w tym żołnierze
z estońskiej 20. Dywizji Grenadierów SS. Byli to tacy maruderzy, którym nie udało się przebić na zachód, gdy nagle się okazało, że Iwan depcze im po piętach. I tutaj bronili się aż, jak podają świadkowie, do 26 czerwca 1945 roku. My teraz kierujemy się do poziomu minus 1, do piwnicy, w której znajdowały się zapewne jakieś agregaty prądotwórcze. Wiadomo, że taka potężna radiostacja musiała mieć również niezależne źródło energii elektrycznej. Tutaj po II wojnie światowej, tuż po wojnie, stacjonowała również jakaś jednostka, znaczy część, być może oddział, w każdym razie Wojsko Polskie, niedługi okres czasu. Co do samej historii tego miejsca, otóż tak troszkę chaotycznie mówię, natarcie na ten obiekt rozpoczęło się w połowie lutego 1945 roku. Na początku, tak jak wspomniałem na wstępie, był tutaj przeprowadzony dosyć intensywny ostrzał artyleryjski, ja pierdolę. Sorry, trochę wypadłem z obiegu, nie nagrywałem przez półtora miesiąca. Język mi się źle składa. I dopiero po tym czasie ruszyła ofensywa. Tak jak wspomniałem, jednostki, które tutaj, oddział, który tutaj ochraniał ten obiekt, no, był zmuszony się wycofać do pobliskich lasów. Rosjanie weszli, zabrali cały znajdujący się tutaj sprzęt, wywieźli do Jawora, po czym pociągami do Rosji. Być może tutaj stały te agregaty. Ciężko jest mi powiedzieć. Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę, bardzo proszę się nią podzielić. Ale zakładam, że agregaty prądotwórcze, z racji tego, że raz, że były hałaśliwe, dwa, no niezbyt pięknie pachniały, wiadomo, paliwo, więc na pewno były ulokowane gdzieś tutaj na dole. Tego możemy być pewni.
małe pomieszczonko i tutaj ktoś prawdopodobnie szukał skarbów. Rozkuta posadzka. Z tym miejscem wiąże się również bardzo interesująca historia. Historia troszkę już z pogranicza science fiction, ale no cóż, mam taką wiedzę, która jest ogólnie dostępna. Jeśli się poszpera, można dojść do pewnych wniosków, do pewnych relacji. Zaraz się z nimi podzielę. Z relacji francuskich jeńców wojennych. Z komanda 11801 ze stalagu 800A, pracujących tutaj w niedalekiej kopalni hematytu, wynika coś, co no troszkę przyprawia o zawrót głowy. Otóż Francuzi w Urzędzie Bezpieczeństwa, gdy byli przesłuchiwani w 1945 roku, mieli zeznawać, że usłyszeli od Niemców takie oto relacje, że tutaj ta placówka pracowała również nad, jak to Francuzi ujęli, cytuję, jak to określili, że Niemcy zajmowali się tutaj spalaniem samochodów i czołgów na odległość. No cóż, jak to usłyszeliście, to na pewno uśmiech wam się banan pojawił na twarzy. No cóż, jak wiele obiektów na Dolnym Śląsku, taki ten, posiada swoją legendę. Ja podejrzewam, że to jest również legenda tego miejsca. Natomiast czy takie prace, takie doświadczenia były tu prowadzone, nie możemy tego wykluczyć. Ja nie chcę być tu posądzony o jakieś szerzenie herezji. Nigdy nie starałem się, żeby na moim kanale jakaś herezja była szerzona. Ale no, z takimi informacjami się spotkałem. Notatka Urzędu Bezpieczeństwa ze Złotoryi, którzy to przesłuchiwali wyżej wspomnianych Francuzów, jest. Jak mogło wyglądać takie spalanie na odległość? Czy to coś mogło być na kształt działa magnetycznego? Ciężko powiedzieć. Na pewno Niemcy pracowali nad technologiami, które na dzisiaj, w dobie internetu, w dobie komputerów, i tak wydają nam się zwykłym szerzeniem herezji i opowiadaniem głupot. Natomiast, no cóż, dodaje to kolorytu tym miejscom, temu minionemu czasowi, bardzo okrutnemu, ale jednocześnie, jak wszystko na Dolnym Śląsku, tak i bez żadnych ustępstw, owa tajemnicza radiostacja Rüdiger ma jedną z takich właśnie tajemnic. Jesteśmy tutaj w części podziemnej. Tak naprawdę znajdujemy się jakieś 2 metry pod ziemią. Może 1,60 m. Bo widzicie, że okna już tutaj są na równi z gruntem. Pokażę wam teraz, oblecę jeszcze dół bez komentarza. Zobaczycie sobie, jak to wyglądało.
Teraz dojdziemy do tego ciekawego obiektu, który, no cóż, też nie jest do końca rozwiązany, czym naprawdę był. Mówi się, że są to jakieś zbiorniki, w których miała być albo paliwo do generatorów. Tak to wygląda. No to jest to okrągły zbiornik, ja już tam się nie będę fatygował. Cały wysmarowany smołą. Jeśli miała być to woda, to taka do spożycia dla załogi, to czy ona byłaby, czy taka była izolacja, że po prostu kiedyś smarowano to smołą, tego nie wiemy. W każdym razie jest to taki krąg, na którym stoimy. O, to jest taki okrągły zbiornik, cały przykryty taką betonową płytą. I tu taki jakby rodzaj odpowietrznika, wentylacji, ciężko stwierdzić. Ja jeszcze będę wam chciał pokazać z drugiej strony tą radiostację. Pogoda nas troszkę nie rozpieszcza, chyba zapowiada się na burzę. No tu przyjechałem dzisiaj z żoną i z córką, one gdzieś tutaj minerały chciały znaleźć. No właśnie, warto dodać, że okolica, w której się znajdujemy, tak naprawdę jest to jedno wielkie dawne zagłębie, czy hematytu, czy barytu, czy nawet chociażby niedaleko było zagłębie miedzi. Tak jak wspominałem, Francuzi pracowali w jednej z kopalń, którzy podawali te rewelacje godne Archiwum X. Będę starał się jeszcze wam też pokazać, tylko że no strasznie przyroda wzięła to we władanie, gdzieś tam w chaszczach. Chciałbym znaleźć fundamenty tych, jak to się nazywa, ludzie, język mi odjęło, masztów. I jeszcze takie, no tu jest w każdym razie dużo takich studzienek, takich, które miały tu regulować wodę, czy też tą wodę zbierać. Nie jest to niestety do odnalezienia dla mnie na dzień dzisiejszy, kiedy tu jest wszystko tak zarośnięte. Ale nic, spróbujemy coś tu jeszcze znaleźć. W odległości może 80 metrów od radiostacji za moimi plecami natknąłem się na fundamenty owych masztów. Były to cztery takie fundamenty na planie kwadratu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i na tym postawiony był maszt. Gdzieś zaraz powinien być jeszcze jeden. Proszę bardzo.
A ja jeszcze tu będę chodził dalej. Coś postaram się jeszcze dla Was ciekawego znaleźć. Bo wiem, że tutaj jeszcze jest taki obiekt bunkropodobny, nazwałbym go. No tylko niestety nie wiem, gdzie jest zlokalizowany. Widzicie, nie jest tutaj zbyt łatwo cokolwiek znaleźć. No nic, szukamy dalej. Zauważam tak, że jak mam długie przerwy w gadaniu do Was, do kamerki, to zaczynam się jąkać, zaczynam się plątać. No cóż, kolejny powód na to, żeby regularnie jednak co 2 tygodnie wrzucać filmiki. Nie no, to wątpię raczej, żebym ja cokolwiek jeszcze tu znalazł. Tu jest istny busz. Będę tu jeszcze szukał, jak się mi nie uda znaleźć, to po prostu pożegnamy się jeszcze przy samochodzie. A jak nie, no to będziemy jeszcze dalej szukać. Przepraszam Was dzisiaj za taką nieskładną gadkę, ale mówię, no jeśli dłuższy czas nie rozmawiam do kamery, to język mi się trochę plącze, niemalże jak majorowi Suchodolskiemu. Tak a propos. Proponuję, żebyście zobaczyli kanał Major Suchodolski. On w tej chwili do dzisiaj ma ten kanał zbanowany, ale on, ten Major Suchodolski i Kononowicz, Kononowicza chyba znacie, startował na prezydenta chyba bodajże Białegostoku. Jakie oni razem numery odpierdalają, to jest normalnie historia. Ja to normalnie mam z nich lepszą polewę, niż miałbym jakąś komedię sobie włączyć, a zwłaszcza Major Suchodolski, jest debeściak. Polecam. Prymitywna forma, niska rozrywki, ale mi pasuje, bo można się z chłopka posmiać. Dobra, troszkę tak, mała dygresyjka. No cóż, jak mówię, szukamy dalej, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Tutaj jedynie przyjechać w okresie jesiennym albo wczesnowiosennym, wtedy można by to było znaleźć, albo po prostu być tu z kimś, kto zna te tereny. No cóż, powiem Wam, że nie udało mi się znaleźć tego. Na zakończenie chcę się z Wami podzielić pewną uwagą. Otóż ja będę musiał w niedzielę wieczorem albo w poniedziałek wyjechać na Lubelszczyznę, koło Puław, mówiąc dokładniej. I taka myśl mnie naszła, że no cóż, sprawdziłem na mapach, gdybym był tam, w okolicach Puław, to stamtąd jest tylko niecałe 600 km do Czarnobyla. I tak w tej mojej główce mało skomplikowanej zrodził się taki oto pomysł, żeby pojechać do Czarnobyla. Ale później, po pierwszej euforii, uświadomiłem sobie, że nie jadę tam sam, tylko jadę z żoną i jadę z córą, co ma 13 lat. Więc za skarby świata zapewne nie wpuściliby jej do zony. I tak temat, jak szybko się urodził, tak szybko umarł. Natomiast no, ta myśl pozostała w mojej głowie. I nie wiem, czy to będzie jesień. Prawdopodobnie jesień. Późna jesień. Planuję, tylko żebyście nie łapali mnie za słówka, bo z różnych przyczyn ja mogę po prostu nie pojechać. Może mi się biodro wykoleić, że tak powiem. Ale mam plan pojechać do Czarnobyla. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem, czy można tam pojechać samemu, czy można tam pojechać jako taki wolny strzelec, czy to można jakoś wejść i nie wiem, z przewodnikiem, bo kompletnie się na tym nie znam. Natomiast nie ukrywam, że no, Czarnobyl ja muszę zaliczyć. Z prostej przyczyny, że jestem całej sercem, całą mentalnością, gdzieś tam w tym uniwersum Metro, które czytam i słucham audiobooki, gdzie czytam i słucham audiobooki chociażby Michała Gołkowskiego, całą cykl Stalker, Do światła, W mrok i tak dalej. Zasłuchuję się tym codziennie. Mało tego, na komputerze ostatnio, nawet wczoraj łoiłem Stalker, Cień Czarnobyla czy Zew Prypeci. To są moje takie kultowe pozycje, w które bardzo często gram. Gdzieś mi jest to bliskie i z racji tego, no ja czułbym się tam bardzo dobrze, z racji tego, że ja jeszcze tak fajnie sobie kuleję na te dwie nóżki, więc wyglądałbym troszeczkę tak jak tamte mutanty, w cudzysłowiu. Bardzo bym się tam pięknie wpisywał we florę i faunę, niczym snork, prypeć, kaban czy burer. To akurat terminy dla znawców tematu, że tak powiem. No i chyba tyle, no.
będę się chyba zwijał. Zaczyna już powoli padać, pogoda jakaś taka do dupy. Tak jak mówię, na Lubelszczyznę muszę jechać z konieczności. Wypadła taka sytuacja i nie wiem, zobaczymy jak starczy pieniędzy, bo niestety musiałem kupić samochód pilnie, bo tamtego już nie chciałem inwestować i trochę mało dudków jest, ale myślę, że może się jeszcze uda, żeby stamtąd wystrzelić jeszcze na 2-3 dni nad morze i chciałbym pofilmować tamte umocnienia. Kierowałbym się tutaj bardziej już w okolice Gdyni, Gdańska, bo tam będzie mi najbliżej wtedy z okolicy Lubelszczyzny. No takie są plany, zobaczymy w ogóle, czy ten Citroën Frances Technology pozwoli nam dojechać. Nie wiem, nie znam się kurwa na tych samochodach francuskich. Tyle napierdolone tam jest tych komputerów, jakichś poleceń głośno mówiących, nie wiem, na chuj mi to potrzebne. I trochę się go boję, trochę się czuję jak małpa kurwa w sterowni reaktora atomowego. Przyciskam różne przyciski, nawet nie wiem, czy dobrze to robię, wyświetlają się różne komunikaty. Ja jednak jestem starym lampowcem, kurwa, analogowym. Dobra, przepraszam, zaczynam przeklinać. Pora kończyć. Jeszcze raz. Co złego, to nie ja. Trzymajcie się. Co 2 tygodnie będą wlatywać filmy. Czekajcie, bo jeszcze pofatygowałem się. Szedłem na drugą stronę tego zbocza. To znaczy inaczej. Po drugiej stronie jestem tej radiostacji, która jest tam gdzieś za tymi chaszczami. I w podobnej odległości, gdzie widzieliście tamte postumenty, czy też fundamenty pod te maszty, tutaj nam się one jawią, jako że tutaj jest większy spad, są one bardziej okazałe, wysokie, na wysokość około 2 metrów. Nie wiem, czy to widać. Podejdę bliżej. Ja jak bliżej podchodzę, to trochę to trwa. O. Ale chaszczy. No w końcu mamy normalną pogodę. Tę aurę. Nie lubią lato, jako niekoniecznie lato lubię. Tu jest drugi, tam trzeci i tam jest czwarty. Wszystkie równie okazałe, wysokie. No cóż. Czyli faktycznie. Oła, puchnie w końcu. Czyli faktycznie były tu 2 maszty. Jeszcze raz przypominam dla tych, którzy by może nie rozumieli koncepcji tego, a pewnie, że większość z Was rozumie. Były 4 takie fundamenty, na których były posadowione nogi tego masztu, który piął się w górę. Trochę takie jak maszty telewizyjne współczesne. Tak to wygląda. No teraz to już się chyba definitywnie z Wami żegnam. Jednak jeszcze dogrywkę robię, drodzy moi. Bo teraz jeszcze łaziłem teraz i bez kamery i znalazłem napisy. Napisy niemieckie. Ja nie wiem, czy to na tej kamerze będzie widać. Sandor, czy Sandor 1. Tu. Sandor 1. No. Tu ktoś skuł. Zachowała się tylko 2. Gdzie to jeszcze było? Tam. O. Tu również. Nie wiem, czy to jest widoczne. Sand. I ktoś poniszczył. I 5 się zachowała. O. Przeczytam jeszcze nazwiska moich patronów, którzy wspierają mnie na stronie Patronite. To będzie Pierun Jasny, Wojciech Cech, Dariusz Rączkowski, Sławomir Wojtasiak, Paweł Gawenda, Marcin Małys, Jacek Ziętkiewicz, Jacek Mokrzyszak, Marcin Maleszewski, Radosław Kiziński, Bartosz Cieszyński, Przemysław Cyrek, Filip Stanisław Grzelak, Rafał Kubiak, Gimmy Beer, pozdrawiam Ci Gimmy Beer. Robię wyjątek, że go pozdrawiam z tego względu, że mieliśmy okazję się widzieć. Piotr Czarnecki, Paweł Luk. Pawełku, do Ciebie idzie wódeczka, tą co Ci obiecałem, pamiętasz? Mariusz Kowalski,
Rafał Serafin, Nikozi Janusz Lubowiecki, Adam Kwiatkowski, Michał Chmielewski, Czarny Kot Świdnica. Pozdrawiam. Jestem tam zaległy bodajże, z tego co pamiętam, Czarny Kot Świdnica, nalepkę, naklejkę. Z tego co pamiętam. Proszę jeszcze mi dać znać na stronie Patronite, bo gubię się, tak powiem szczerze, z tą stroną Patronite, komu wysłałem, komu nie. Następnie. Marcin Golik, Patryk Kaniewski, Łukasz Drozdowski, Roman Michalak, pozdrawiam Cię Romek z nadmorza, Grzegorz Sławoszewski, Tomasz Gawenda, Justyna Sobczak, Marcin Bugajski, Jacek Krakowiak. Serdecznie Wam pięknie dziękuję, te wszystkie wyprawy, dzisiejsza chociażby, z Waszych pieniążków jest zorganizowana, dlatego że troszkę się wykosztowałem ostatnio, żeby zmienić jakiś inny pojazd do jeżdżenia po różnych starych, fajnych obiektach, żeby Wam pokazywać. Jak wiecie, stary Nissan mi się rozsypał, musiałem kupić coś nowego. Dobra, jeszcze raz dziękuję z całego serca, trzymajcie się.